wyobraźni zaczynam, bo to do wyobraźni już było. Kojarzycie ta historia, jak Jakub tam miał się z Labanem podzielić z tymi owcami, tam kozy były, nie? I tam renty ustawiał. Nie wiem, coś jeszcze nie czytał może tej książki od Tomka, Boże Prawo Przyciągania, czy czytali wszyscy? Dobra. Ale znacie historię Jakuba i Labana? Okej, okay, nie. Dobra. No więc Jakub się miał podzielić z teściem, no, swoimi łowieckami, czy tam kuskami. No i ten Laban powiedział, że dobra, miał kozy jednobarwne. A ty sobie jakieś te pręgowane i łaciate jakieś tam, ten strokate. Jak jakieś się urodzą z następnego tam miotu, nie? A ja dostanę te, które będą jednobarwne, nie? No i on tam kijki ustawiał przed tymi zwierzętami. I one patrzyły na te kijki cały czas. I jak się paszyły, to patrzyły na te kijki i się rodziły paskowane kozy. Kijki paskowane. I ja jeszcze coś strugą na tych kijkach. Chodzi o to, że on paski narysował na tych kijkach. No on w ogóle kijki postawił i jeszcze tam paski były chyba na tych kijkach. No coś takiego było w ogóle. No. Więc chciałem powiedzieć o czymś takim, jak to w praktyce ostatnio przeżywam. Bo i znam ta historia też i właśnie czytam ta książka, którą mówiłem wam wcześniej, że czytam. I na przykład sytuacja na tapeta na telefonie. Był taki gościu, że on na początku XX wieku się nazywał Arthur Saxon. To był jeden z trzech najsilniejszych ludzi ery nowożytnej. Ale to nie był jakiś koks, to nie był w ogóle jakiś kulturysta, bo wtedy kulturystyki nie było, nie? No normalnie miał sylwetkę lekko atlety. No i tak sobie go wrzucił na tapetę, ale no, chciałbym mieć taką sylwetkę jak on, nie? No ja też zresztą nie wierzę, że nigdy mnie to nie kręciło, żeby wyglądać jak kulturysta. No. No normalnie taka sylwetka lekko atlety, tylko że on po prostu był taki silny. Nie? I niektóre jego lekko atlety dzisiaj nie by zostały pobite. No i tak sobie go oglądałem po telefonie cały czas. I w ciągu ostatniego miesiąca, po prostu nic nie zmieniając, świadomie przynajmniej, 2 kilo już rzuciłem. Nie? Co przez ostatnie miesiące, to moja waga to tak stała prawie w miejscu. No. To a propos wyobraźni właśnie, że to na co się patrzy, oczywiście to też musi być i się pragnie tego. To też działo, nie? Tak więc często różni coachowie mówią, żeby sobie dać, na przykład może jakieś marzenie, żeby sobie to konkretnie wyobrazić, sobie wrzucić gdzieś na tapetę, na komputer, czy na jakiś plakat na ścianę, pić i to oglądać. Nie? Nie wiem, czy się słyszeli o czymś takim. No. Te obrazy właśnie, które się ogląda i jest to coś, co pragniecie, to właśnie działa w ten sposób.